proszę bardzo. Plan budowy jest 2 lata. 6 czerwca między Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Koninie a firmą PTB Nikiel Technologia Poznań doszło do podpisania protokołu przekazania placu budowy pod modernizację obiektów stacji uzdatniania wody Konin-Kurów. Oznacza to, że wykonawca fizycznie rozpoczyna roboty na terenie stacji uzdatniania wody Konin-Kurów. Stacja będzie poddawana kompleksowej modernizacji. Okres tej modernizacji został przewidziany na 2 lata. Od 2017 roku przedsiębiorstwo pracowało nad projektem modernizacji stacji, a w tej chwili mamy etap rozpoczęcia wykonywania robót. Stacja została oddana do użytku w roku 1990 i jak wspomniał Krzysztof Baranowski, domaga się ona gruntownej modernizacji. Po pierwsze zostanie przeniesiona w XXI wiek. Po drugie zostanie zautomatyzowana, co spowoduje znacznie poprawi warunki obsługi eksploatacji tej stacji i zostanie zastosowana nowoczesna technologia do uzdatniania wody, więc liczymy na to, że jakość wody również ulegnie poprawie. Prace modernizacyjne potrwają 2 lata, ale jak zapewnia Andrzej Łamaszewski, firma będzie starała się zminimalizować mieszkańcom Konina utrudnienia związane z odbiorem wody. Przez najbliższe 2 lata my jako wykonawca, ja jako przedstawiciel z firmą PTB Nikiel Technologia i PTB Nikiel zmodernizujemy tą stację, poprawiając jej funkcjonowanie, zautomatyzowanie, doprowadzenie do najnowocześniejszych technologii. Zmodernizujemy przede wszystkim serce, czyli napowietrzalnie, filtrownie, pompownie, a także obiekty towarzyszące, budynek administracyjny, budynek warsztatowy, garażowy, poddamy termomodernizacji. Największym utrudnieniem dla nas jako wykonawcy jest to, że jest to jedyna stacja dla miasta Konina i jest to obiekt cały czas funkcjonujący, produkujący wodę i posiadający w niektórych przestrzeniach tylko jedną nitkę, która musi być również wymieniona, jedna nitka rurociągów. Będzie to wymagało od wykonawcy realizacji robót w godzinach nocnych, pewnie też jakiejś cierpliwości od mieszkańców, bo na pewno będą mogły występować jakieś utrudnienia w dostawie wody. Będziemy się starali zminimalizować to, tak żeby nie odczuwali tego mieszkańcy. Tak jak mówię, będziemy to robić pewnie w godzinach nocnych. Będzie przede wszystkim zastosowana inna technologia dezynfekcji wody z istniejącej tutaj przy wykorzystaniu chloru. Będziemy teraz dezynfekować wodę przy pomocy elektrolizerów i potrojnu, a także nowoczesnej technologii wykorzystujących lampy UV do dezynfekcji. Woda w tej chwili w Koninie jest dobra. My mamy na celu, żeby tą jakość utrzymać, a wręcz, jeżeli się uda, poprawić, ale przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo produkcji tej wody, tak? Czyli i kontrolę nad jakością tej wody. Czyli będą też zastosowane specjalne małże, które będą kontrolowały jakość wody i będą tym elementem, który będzie warunkował dystrybucję wody do miasta. Nie mamy na dzisiaj badań grubości ścianek i tak dalej, ale to są rurociągi ze stali czarnej. Wymieniamy teraz wszystko na stal kwasoodporną, dlatego jej jakość i wytrzymałość będzie o wiele większa. Ta stal czarna po tylu latach eksploatacji może już być na tyle skorodowana, że może się okazać, że któreś elementy to już był ostatni gwizdek na to, żeby wymieniać to. Koszt prac szacowany jest na 41,5 miliona złotych.